czuję sobie odpowiedź. Co ty mi wysłałeś? Jakiś fake. Wycinek. To jest za długie, to trwa 12 minut. Dzień dobry. Zobaczmy to. Spartiatics! Yeah, boy! Jak odpowiada hejter. No nie, nie, nie. Nie za dobrze. I to wyszło. Monika Laskowska, TV Reklama. Moi drodzy, pytacie, macie dużo pytań do mnie. A to jest Q&A? Odnośnie ostatnich filmików, które pojawiły się w sieci, więc chciałabym odpowiedzieć na wasze pytania. Postaram się odpowiedzieć na większość pytań. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Cieszy mnie to, że to jesteście spoileruj, ze mną. Jak będę robił niektórzy krytykują, niektórzy są ze mną, mnie wspierają. Wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Może przejdźmy w takim razie kibicuj do pytań. Co sądzisz na temat krytyki na swój temat? Moi kochani, krytyka może być konstruktywna, ale również krytyka... No właśnie, może zacznijmy od tego, czym jest krytyka. Krytyka jest negatywną opinią na czyjś temat, na temat czegoś. No właśnie, moi kochani, tylko nie mylmy krytyki z nienawiścią. Nienawiść to jest zupełnie oddzielny temat. No właśnie, moi kochani, osoby, które cały czas krytykują, tak naprawdę są nieudacznikami, nie robią nic w życiu innego, tylko krytykują, no bo nie mają na tyle odwagi, żeby zrobić coś ze swoim życiem, albo im się po prostu najzwyczajniej im się nic nie chce robić. I takie osoby najczęściej są w grupie, no bo w grupie jest raźniej, prawda? No właśnie, jedna osoba krytykuje, no później druga osoba krytykuje, a wyrażenie swojej opinii, nawet czasami jeżeli myślimy zupełnie inaczej, ale wszyscy krytykują, to ja też będę krytykować, dlaczego nie? No właśnie, to sądzę na temat krytyki swojej. A czy... No na pierwszy głupoty, mieli pojęcie chyba, ale jest coś takiego na przykład, że jak jest, powiedzmy, jakiś znany twórca internetowy wypowie się na coś, nawet bezsensownie może coś powiedzieć, ale jakby jego widzowie, to mogą w większości i tak za tym pójść i jakby cisnąć tą osobę, wiesz o co chodzi, no ale ona pobudziła pojęcia, wydaje mi się. Jakby chyba miała coś innego na myśli, tak mi się wydaje, no bo pierwszy na razie od rzeczy. Dzięki. Nie ma sprawy. Kolejne pytanie. Co myślisz o filmikach, które są z tobą w sieci? Ci, którzy zrobili filmiki, no właśnie, próbują być bardzo zabawni. Na przykład pan z kiełbasą. Tak, pan z kiełbasą. Próbuje być bardzo zabawny. Jaki pan z kiełbasą? Zrobił porządny filmik. Moi kochani, oczywiście to żart. To jest salami. Ten filmik nie jest porządny. A dlaczego wyskoczył z kiełbasą? Ja uważam, że być może brakuje mu kilka centymetrów tu i ówdzie. No i jakoś trzeba te centymetry nadrobić, prawda? Co? O czym ona mówi? Nie wiem. Nie wiem. Czy panie lubią kiełbasę? Ja nie jem mięsa na przykład. Może są jakieś koleżanki, które się skuszą. No kiełbasa, ciekawy ale temat. Ale o czym ona mówi? Nadrabianie centymetrów kiełbasą? Jaką kiełbasą? Ty. O penisie mówi? Ale poczekaj, no ja wiem, że mówi o tych centymetrach, o fiutach. Ale ja się pytam, o czym ona mówi z tą kiełbasą? W sensie, ja myślałem, że ona komentuje teraz swoje przeróbki. Że tam najlepsza dziennikarka w Polsce coś tam wpadki robi. Ona nie komentuje tych filmów teraz? Nie wiem, czy to jest dobre wyjście, moi drodzy. Niektórzy na przykład, jak brakuje gdzieś parę centymetrów, na przykład nadrabiają w ten sposób, że kupują świetny samochód, dobrą furę. Ojej. Matko, nie pomyślałam. Niektórzy, jak mają mało IQ, to muszą pokazać coś, żeby odwrócić uwagę. Ciekawe, którzy. Nie ma dobrej fury. To można nadrobić intelektem. Przepraszam. Pan pewnie nie ma ani jednego, ani drugiego. No nie mam. Sadga. Bardzo przykro. Aleluj, chociaż mam widzów. Życie bywa jednak niesprawiedliwe. Kochanych. No nic.
niech pan się trzyma. Centymetry można nadrobić, jak nie uda się to zrobić teraz, to za jakieś 20, za jakieś 20, 30 lat myślę, że można nadrobić, jak nie kupi pan dobrej fury, to może pan się czegoś nauczy w życiu, okej? Okay? Ale... Nie martwimy się. O czym ona mówi? Ona ma schizofrenię, widzowie? Jakby co tu się w dupę dzieje? O czym ona mówi? Głowa do góry. Pan od arbuzów. Tak nazwijmy ten filmik. Dobra. Czyli cały czas chodziło o tego typa, co dał nam miniaturze na jej cyce dwa arbuzy. Wiesz, wiem, które to jest, bo to ma ze 2 miliony wyświetleń. Zaraz wam pokażę. Najlepsza... A, to ma 1,5. O to chodziło cały czas. Widzicie? Nie wiedziałem. Bo coś tam o kiełbasie gadała. Przecież to są w dupę arbuzy. Bez przesady. TV reklama. Nie, moi kochani. Osoby, które cały czas krytykują, tak naprawdę są nieudacznikami. Kurde, nie to puściłem. Myślałem, że gada znowu o tym samym. I w sumie się nie zdziwiłem na początku. Bo pasowałoby do niej takie głupoty. Pan od... Ach, od arbuzów. Tak nazwijmy ten filmik. No, świetny filmik. Powiem wam, że się uśmiałam, ale nie uśmiałam się z filmiku. Tylko... Czekaj, ona zupełnie inny film komentowała z tą kiełbasą. Yo, to nie Rom, to Jacek Cygan pisze teksty, masz pret... Yo, to nie Rom, to Jacek Cygan pisze teksty, masz preteksty, to być na beksty, ejdź! Wbiję cię jak pejdź, jak nie wierzysz, wyjdź i wejdź i mi... Dobra, dalej to oglądajmy. Nie musimy znać kontekstu zawsze. Tylko z tej całej sytuacji, żenującej bardzo, zaznaczanie strzałkami, dekoldu mojego... Nie, proszę no, pana, już starczy. Czy pan nie widział... kobiecego dekoldu, tylko przed komputerem. Holender. Czekaj, poczekaj. Na tych miniaturach zaznaczone są cycki, bo ten chłop się w nie gapi. Jest jakby to podkreślone, że w wywiadzie się gapią jej na cyce. Się... Od czego ona nie rozumie? To nie wina tego chłopa, co robił montaż, że się jej typ, z którym wywiad robi na cyce gapi przecież. Chyba nie? Znaczy nie wiem, o co ona się czepia. A może pan nie lubi kobiecych dekoldów? Ale proszę się nie wstydzić. Orientacja... Ja nie będę wchodzić na temat pana orientacji. Jeżeli pan nie lubi kobiecych dekoldów, tylko na przykład męskie... Żaden problem. Okej, okay, ja wszystko rozumiem. No dobra, no to niech będzie. Zaznaczamy strzałkami, śmiejemy się z kobiecych dekoldów. Nie. Kto wie? Boże. Mężczyźni też są fajni. Bywają. Okej. Okay. No to jest tam za tych filmikach, no bo co można dużo powiedzieć. To są tak naprawdę fragmenty czegoś, fragmenty wywiadów. No i jeszcze muszę powiedzieć, moi kochani, że chyba panowie chcą na mnie pracować przez wiele lat. Bo wydaje mi się, że... Nie wydaje mi się, jestem pewna, nikt mnie nie poprosił o zgodę z wykorzystaniem mojego wizerunku. Także jeżeli wykorzystaliście mój wizerunek, dziękuję bardzo. Kasa mi się przyda. Dzięki, przechodzę do kolejnego pytania. Dlaczego jesteś nieprzygotowana na wywiadach? Co się... A kto powiedział, że jestem? Co? Czy ona... Co? Dziękuję, procentówka. Procentówka, dobrze, dziękuję bardzo. Moi drodzy, tak naprawdę każdy film, każdy wywiad, który oglądacie, trafia do sieci, ale wcześniej ja ten wywiad akceptuję lub film. Czyli jeżeli nie chciałabym, żebyście czegoś nie zobaczyli, to po prostu to idzie do kosza, jest kasowane. Także moi kochani, chciałabym, żebyście wiedzieli, że to, co oglądacie, jest akceptowane przeze mnie. Jest no pewna osoba, była pewna osoba, która powiedziała, że jestem nieprzygotowana. Dlaczego?
No bo omijała po prostu, omijała pytania, które były bardzo niewygodne. A może w ten sposób powiem. Wiecie czasami, jak widzieliście na pewno czasami małe pieski, które boją się dużego psa, prawda? Co one robią? Głośno szczekają. Mhm. Dlatego właśnie, że się boją. Jak ktoś głośno szczeka, dużo mówi, to znaczy, że się czegoś boi, moi kochani. Ale wy się nie bójcie. Ale o co tu chodzi? Ty się chłop zrobił montaż z tym, jak pieprzysz głupoty w wywiadach. Że co to ma do czegoś, czy ktoś się czegoś boi? Bo nie rozumiem. Że ona mówi o tym samym, czy już zmieniła temat na inny? Nie wiem. Ale co, Pitrek, jesteś na streamie, czyli jest git. Okej, więc jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego jestem nieprzygotowana, jestem przygotowana. Zawsze byłam przygotowana, zawsze jestem przygotowana, jeżeli podejmuje się jakieś... Ty, mi się to kojarzy z tym, słuchaj. I na każde pytanie macie znać odpowiedź. Mądrą, głupią, ale znacie. I tak mówicie pewnie, że jesteście w stanie się wyprzeć, że jeżeli chcecie powiedzieć, że to nie jest wasza ręka, to nie jest moja ręka. To nie jest moja ręka, ale to nie jest moja ręka. To ona. Macie być pewni... Ja jestem przygotowana do wywiadów! Ona tam brała szkolenie, widzowie, dziennikarskie. Jestem przygotowana. Zawsze byłam przygotowana, zawsze jestem przygotowana. Jeżeli podejmuję się jakiejś pracy, to staram się to zrobić jak najlepiej. Zawsze jestem przygotowana. Oro. Jeżeli chodzi... No właśnie. Jeżeli bym była nieprzygotowana, popełniłabym błąd na przykład i puściłabym to do sieci, żebyście to zobaczyli, to co to oznacza? To oznacza, że nie chcę być osobą idealną, bo nie ma ludzi idealnych tak naprawdę. Kto jest idealny? Jakoś nie widziałem nigdy kompilacji z Krzysztofem i Biszem dupę 30-minutowej, w której ciągle coś pieprzy. Ciekawa sytuacja. Nie wiem, o co jej chodzi, naprawdę. Ty jesteś idealny? Tak. Ty jesteś idealny? Nie, moi kochani, nie ma ludzi idealnych. Wiem, że moi koledzy po fachu swoje błędy, niedoskonałości kasują po to, żebyście tego nie zobaczyli, bo chcą być idealni, bo chcą być świetni i bardzo dobrze. Może po prostu większość nie chcą puszery moich robić. Kolegów i koleżanek oczywiście jest naprawdę bardzo dobrych. Świetnie wykonują swoją pracę i chwała im za to. Jeżeli zobaczyliście mój jakiś błąd i śmieliście się z tego, to się bardzo cieszę, moi kochani, bo ja bardzo lubię wywoływać uśmiech na waszej twarzy. I o to chodzi. Nie mogę, ale żebyś tak, w sensie, ona naprawdę myśli, że ktoś uwierzy, że ona robiła umyślnie te wpadki? W sensie, że ona specjalnie tą, zrobiła tą wpadkę, żeby się ludzie cieszyli. Ja pierwszy, wiadomo, że po to to zrobiła, że nie wiedziała, jak się w dupę zawodnik nazywa w MMA, nawet nie wiedziała, że to w ogóle w MMA jest walka. Nawet nie, ona nic nie wiedziała w sumie z tego, co widziałem na tych kompilacjach. Ciekawe. Okej, okay. Przechodzę do kolejnego pytania. Czasem za kwas. A lubisz MMA? Dlaczego robisz tak beznadziejne wywiady? Beznadziejne? Już wcześniej mówiłam o krytyce. Każda krytyka... No, krytyka tak w ogóle jest potrzebna. Krytyka jest potrzebna po to, żebym nie stała w miejscu, żebym się rozwijała, żebym szła do przodu. Bo jeżeli bym uważała, że jestem świetna, że jestem super, to po prostu bym robiła cały czas to samo. I tak naprawdę to by było nudne, prawda? Jeżeli coś jest doskonałe, jeżeli coś jest idealne, nie zaprzecza sama sobie. Szybko. A jeżeli mnie... coś się dzieje, co? No to jest śmiech, jest zabawa. No moi drodzy, tak naprawdę zobaczcie, od zarania wieków ludzie z czego się śmieli? Jak ktoś upadnie, ktoś się przewróci, komuś stanie się krzywda, spadnie na głowę z dużej wysokości. Ile jest takich memów w sieci? Śmiejemy się z tego, bo to rzeczywiście jest zabawne, mimo że tej osobie stała się krzywda, ale my się śmiejemy. Śmiejcie się, kochani, śmiejcie się. Śmiejemy się dalej. Jeżeli moje wywiady wam się nie podobają, przykro mi. Bardzo mi przykro.
Nie oglądajcie ich. O Jezu. Zaraz się popłaczę. Ja wiem. Kolejne pytanie. Serio się popłakała? Matko, najpierw łzy, a teraz śmiech. Uwielbiam was, moi kochani, ze skrajności w skrajność, z takich emocji przejść, z płaczu do śmiechu. Przeczytam wam to pytanie. Czy jesteś pijana podczas wywiadów? Super pytania sobie wybrała. Nie, moi kochani, ja umiem bawić się bez alkoholu. Nigdy przed pracą, ani w trakcie pracy nie piję alkoholu. Zresztą tak naprawdę bardzo rzadko piję alkohol. Sporadycznie, z jakiejś okazji, na przykład kiedy spotykam się z przyjaciółmi, chociaż no nie zawsze, bo z przyjaciółmi również potrafimy bawić się bez procentów i naprawdę jest świetna zabawa, co wam serdecznie polecam, można bawić się. I to jest właśnie, moi kochani, zobaczcie, jeżeli umiecie śmiać się, jeżeli umiecie bawić się bez alkoholu, bez żadnych dodatków, bez substancji odurzających, no to macie poczucie humoru i jesteście naprawdę super. Tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Mówi, przysięgam, że nie wiem, co się dzieje. Kolejne pytanie. Nie wiem, co się dzieje. No nie, moi kochani, nie, nie, nie. Przecież sama wybrałaś te pytania. Kreatywni. Tu rozmiar moich, mojego dekoldu. Rozmiar moich stóp. Rozmiar... Ona sama wybrała. Czy ona myśli, że my nie widzimy, że ona ma kartkę, a nie jakby czyta komentarze pod filmem na żywo? Przecież bo ona sama te pytania wybrała. Nie wiem. Moich stóp, dobrze odpowiem, 37 dekoldu. Ocencie sami. Moi kochani, ja jeszcze bym chciała bardzo was prosić, żebyście nie wierzyli we wszystko, co widzicie w sieci. Żebyście nie wierzyli we wszystko, co słyszycie, bo jeżeli, bo był taki okres w naszej historii, kiedy w szkołach nam przekazywano fałszywe informacje. Ja pierdolę. Ale czemu ty o tym teraz mówisz? Przecież na tych filmikach jest kompilacja to, co ty mówisz. Nie interesuje mnie nic, o czym ten film jest? Jestem Żydem, więc się chcę Dziękuję bardzo. kacz.95@wp.pl dał na goliboardę 20 zł. Jestem nowy i chyba zostanę na dłużej. Pozdro. Dziękuję. Tam się nikt wpisuje. Ale dziękuję bardzo. Za 20 zł. Pozdro. Nieprawdziwe informacje na temat historii i gdyby nasi rodzice, gdybyśmy my wierzyli we wszystko, co nam mówią, to niestety nie żylibyśmy w wolnym kraju. Jeżeli jeszcze żyjemy w wolnym kraju. Także to jest moja ogromna prośba, moi kochani. Przechodzę do kolejnych pytań. Znowu rozmiar. Nie... Nie, moi kochani, mieliście być kreatywni. Sama wybierałaś te pytania! Moi drodzy. Nie zdziwiłbym się, jakby sama je pisała nawet. Szczerze mówiąc. Sama mogła je nawet pisać w sumie. Dziś jest 13 grudnia. To jest taki... czy wyjątkowy dzień. Sprawdźcie sami, co to za data. Tam nic nie ma? 13 grudnia. 13 grudnia, co to za dzień? Dzień Świętej Łucji. Symboliczne święto zimowego przesilenia obchodzone w Szwecji. Po co miałem to wiedzieć? Ja w Polsce mieszkam. Słuchajcie, może... Na znak, tak symbolicznie, zrobię tak. Ale cringe'owa. Moi drodzy, życzę wam dużo radości, dużo uśmiechu na twarzy, dużo miłości, no i przede wszystkim wolności.
Dziękuję bardzo za uwagę. Monika Laskowska, TV Reklama. Ty, jak ona by w ogóle nie odpowiedziała na te filmiki, jakby według mnie, mówiąc szczerze, po tych filmikach, że najlepsza dziennikarka, jakby ludzie ją pozytywnie odebrali, w sensie śmiali się, ale nie tak, żeby ją cisnąć, tylko w sensie chcieli więcej wywiadów z nią, z tymi spadkami, bo to śmieszy. A po tym, co ona teraz odpieprzyła, to chyba będzie koniec kariery. Bo wyszło gówno, a nie ten. Skasuj. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć.